celu. I on mówi, kiedy wydałem tą książkę, mówi, nie miałem w ogóle pojęcia, co się wydarzy. Mówi, jedyne co to chciałem napisać książkę, która będzie przynosiła zachętę, będzie przynosiła przełom do życia wielu ludzi. Mówi, została sprzedana w wielu milionach egzemplarzy. I mówi, kiedy zobaczyliśmy, jakie przychody są z tej książki, to z żoną usiedliśmy przed Panem i powiedzieliśmy, Panie, tylko 10% zostawimy z tego dla siebie. 90% rozdaliśmy na sprawy Królestwa. I mówi, kiedy przyjechali dziennikarze z New York Timesa, aby zadać mu to trudne pytanie, i mówią, pastorze Ricku, wiemy, że książka sprzedała się w milionach egzemplarzy. To jesteś teraz milionerem. A on mówi, tylko 10% zostawiłem dla siebie, a i tak nie mogę tego zużyć. A i tak nie mogę tego zużyć. I sobie myślę, chłopie, inspirujesz mnie. Inspirujesz mnie. Rozciągasz. Bo wiecie, ja nie jestem jeszcze może nad grobem, ale im dłużej żyję, coraz bardziej doceniam, że ileż mogę nakupić na tym świecie. Ile zatrzymam dla siebie. Ileż mogę zmienić ludzkich istnień tylko dlatego, że pewnego dnia przestanę, zacznę rezygnować z rzeczy, które nie mają najmniejszego sensu, a które kosztują mnóstwo pieniędzy. I zacznę podejmować jeszcze większy wysiłek, aby to, co Pan nam daje, a jest w tej dziedzinie hojny, a jest w tej dziedzinie dobry, aby coraz więcej udzielać. I wiecie, człowiek może dojść do takiego miejsca, w którym naprawdę już nie zastanawia się nad tym, ile daje. Już go to nie męczy. Już nie ściska tej stówy tak, że wiecie, ten królarz płacze, bo już taki ściśnięty. Taki był angielski dowcip, nie? Że Anglicy tak ściskają te funciaki, że aż królowa płacze, nie? I chcę ciągle się rozwijać. Bo sobie myślę, tak jak kiedyś wspominałem, chyba rok temu, chcę pójść do nieba, chcę spotkać ludzi, którzy dzięki mojej hojności, mojej ofiarności doznali ulgi, usłyszeli Ewangelię i dzisiaj są za sprawą Twoich i moich środków finansowych. Ile mogli więcej byśmy zrobić? Mamy wejście do telewizji, do lokalnej telewizji TVT. Moglibyśmy tam wejść, ale dzisiaj nie mamy na tyle pieniędzy w budżecie, aby kupić drugą kamerę, która jest potrzebna. Moglibyśmy emitować programy na cały region, ale musielibyśmy jeszcze kogoś wziąć, kto tym się zajmie. Ale nie mamy dzisiaj tych pieniędzy na to. Zdobędziemy je w jakiś sposób, nie wiem jeszcze jaki, ale ile moglibyśmy więcej zrobić? Pan nie potrzebuje naszych pieniędzy, ale Królestwo Boże tak. Nie po to, aby budować kolejne bazyliki. Nie po to, aby rozbijać się w przepychu. Nie po to, aby tworzyć, wiecie, latyfundia jakieś religijne, ale po to, żeby wysyłać pracowników. Po to, żeby ten Kościół miał znaczenie jeszcze większe. Na tym nam zależy. Na tym nam zależy. I kiedy głoszę, nie odwołuję się do tych, którzy są wierni, hojni, Pan im błogosławi, ale może do tych, którzy dzisiaj stoją i mówią, Panie, tak trudno mi dać, tak jestem związany lękiem, tak zawsze całe życie żyłem w brakach i dalej człowiek może żyć, jeśli nie zdecyduje się w ten sposób służyć Panu. Ponieważ Pan chętnie udziela. Znacie to słowo? A Bóg udziela nam wszystkiego pod dostatkiem, aby mając wszystko, chętnie, a Bóg hojnie nam udziela, aby mając wszystkiego pod dostatkiem, łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest zapisane w Biblii. Tu nic nie jest wyrwane z kontekstu. To jest słowo od Pana i ono rozciąga nas, bo powiem wprost i wybaczcie mi za to, jeśli ktoś jest z innego kościoła, zostaliśmy wychowani w mentalności ascezy, która wywodzi się w prostej linii z kościoła rzymskokatolickiego. Teologii ubóstwa, mnichów średniowiecznych, którzy wierzyli, że przez swoje ubóstwo, co? Dojdą do nieba. I z drugiej strony w atmosferze nieufności do przywódców religijnych, którzy zranili nas swoim przepychem i swoją próżnością. Aby Pan nas zachował, aby Pan nam dał mądrość, dał wolne serce do dawania, a nam wolne serce i mądre do zarządzania.
Ale nie wstydzimy się o tym mówić. Tylko z jednego powodu. Ponieważ chcemy, aby Królestwo Boże się rozwijało. Ponieważ nie chcemy powiedzieć, nie mamy pieniędzy. Wiecie, ja już mam dosyć spotkania z liderami, którzy ciągle utyskują, że ludzie nie dają na Boże dzieło. My to zmienimy. Amen. Kiedy przynosisz ulgę do życia innych ludzi, sprawiasz, że imię Boże jest wywyższone. Że imię Boże jest wywyższone. Kiedy przynosisz zmianę do życia innych ludzi. Nie jest ważne, ile masz, ale jest ważne, co zrobiłeś z tym, co masz. Nie jest ważne, jakie masz zasoby, ale jak bardzo jesteś gotowy nimi wpływać na życie innych ludzi. Nie w tym sensie, żeby ich jakoś przekupiać, ale żeby przynosić ulgę, pokazywać dobroć Pana. I ostatnia myśl na koniec. Wdowi grosz. Może dzisiaj jesteś jak ta uboga wdowa. Ale wdowa dała hojnie. To kosztowało ją wiarę i zaufanie. Ale także pokazała praktycznie swoją postawę serca. Z jednego tylko powodu. Pan wskazał na nią, ponieważ ją to coś kosztowało. Nie dawała z tego, co zbywa. I wiecie, jaki wpływ miała jej postawa? To był wdowi grosz. Wiecie jaki? Że do dzisiaj czytamy o niej w Biblii. Że do dzisiaj doznajemy zachętów i przełomów w sytuacjach, kiedy mamy wdowi grosz. Że do dzisiaj patrzymy na jej życie i postawa wpływa dzisiaj na mnie. Bo ja dzisiaj nie mam wdowiego grosza. Bo ja patrzę na nią i ona mnie zawstydza. Bo patrzę na nią i sobie myślę, dała z całego swojego ubóstwa hojnie. I Pan ją wyróżnił. I wiecie, kiedyś o tym powiedziałem, kochani, chyba rok temu. Pan siedział i obserwował i zrobił jedno, i nie zrobił jednej rzeczy, którą my byśmy zrobili. Wiecie jaką? Siostro, nie rób tego, tak mało masz. Nie godzi się. Wiecie, dlaczego on tak nie zrobił? Bo on wiedział, że Boże błogosławieństwo przyjdzie z innej strony. Że ona nie będzie głodna. Że ona nie będzie opuszczona. Że Pan w niebie ma swoje sposoby, aby jej pomóc. Dlatego pozwolił jej dać ten drogi grosz. Niemówienie o mądrym zarządzaniu w Kościele, o zasadach Królestwa w tej dziedzinie jest okradaniem ludzi z Bożych przełomów w tej dziedzinie. I my się nie wstydzimy tego, ponieważ Jezus nauczał na temat finansów, ponieważ 15% Jego wypowiedzi dotyczyło pieniędzy. I wiecie, że to... Ja ostatnio się o tym dowiedziałem, że Jezus mówił więcej o pieniądzach niż o modlitwie. Pretensja do Pana. Ale kości strzelają w głowie, nie? Kręgosłupie. Czasami myślimy, że Jezus to był taki, wiecie, przeduchowiony mnich, który chodził głodny, bosy. Tak nie było. Jest napisane, że majętne wdowy usługiwały Jezusowi. Biblia jest tak realna, tak prawdziwa. Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby oddawać Bogu chwałę. Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby nasze domy posiadały stabilność i bezpieczeństwo finansowe. Nie mówmy, że nie. Potrzebujemy więcej pieniędzy, aby przynosić zmianę do ludzi żyjących wokół nas. To są trzy powody, które patrząc w Słowie Bożym zobaczyłem. Każdy z nich ma uzasadnienie, każdy z nich jest ważny. Ale myślę, że kluczem do tego w środku, do tego zmiany w naszych domach jest pierwszy i ostatni. Kiedy czcimy Pana swoimi finansami i kiedy jesteśmy gotowi przynosić zmianę na zakrętach ludzkich innych ludzi, kiedy są w potrzebach. Chcemy powstać. To jest przedostatni wykład. Ostatni będzie za tydzień. I myślę, że to jest taki temat na czasie. Wypowiedzi jednego z prezesów Banku Europejskiego, który powiedział, że Polska najlepiej radzi sobie z kryzysem. Co myślę, o, Panie, dzięki Ci. Damy radę.
damy radę. Ale czy najlepiej, czy nie najlepiej? Wierzymy, że jesteśmy w rękach wielkiego Boga. Dobrego Ojca, który chętnie udziela. To, co jest napisane, było napisane w czasach starożytności. Ale jakże dzisiaj ten Boży charakter chce się manifestować pośród nas. Tak samo jak wtedy. Chcemy wznieść swoje ręce i modlić się o mądrość. Modlić się o mądre decyzje, o przełomy w tej dziedzinie. Modlić się o to, aby Pan nas uwalniał, aby Pan prowadził nas do miejsca takiego wyciszenia i zaufania. Do miejsca wolności. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry. Panie, że jesteś troskliwym tatą. Panie, dziękujemy Ci, że Ty udzielasz nam hojnie. Panie, a my chcemy w tej hojności iść.